Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Airbridge'a w... po prostu w Robloxie. Dzisiaj gramy na SCP-966. Tego SCP-ka jeszcze nie było, więc stwierdziłem, że sobie go zrobię. Zapraszam w ogóle na start do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wbijania na Twitcha, ponieważ codziennie streamy 14.15, znaczy najczęściej codziennie streamy. Myk, muszę zrobić duba, bo akurat nagrywam to na streamie. Polecam również wbijać na drugi kanał, link jest w opisie, również polecam. A kolejny sub kosztuje coraz więcej? Nie, sub kosztuje cały czas tyle samo. Kurde, no i już każe mi się kręcić, no. Muszę się kręcić, robić jakieś głupie rzeczy przez tego streama, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś bardzo na odcinek, dlatego zostawcie like i lecimy sobie z grankiem. Już się zaczęło, dobra, więc lecimy sobie. Troszkę widzę, bo... Jezus Maria, no. Kurde, dajcie mi chwilę, żeby przynajmniej sobie pograł, no. No dajcie mi zagrać, no zaraz wam to wyłączę, kurwa. Jak będziecie mi się tak kazać kręcić cały czas, zaraz wam to wyłączę. Tylko spróbujcie, kurde. Dobra, lecimy sobie, bo chcę sobie zagrać, kurde, chcę nagrać odcinek. Będziecie sobie puszczać, potem zrobię najwyżej więcej tego. Chcę sobie nagrać odcinek po prostu. Więc dobra, zobaczmy, co tu się wyrabia. Idźmy sobie do lighta może. Jestem bardzo ciekawy, jak ten SCP dokładnie atakuje. Więc wbijamy. Cześć, kama. Dobra, jazda, wbijamy sobie do lighta. Potem zrobię te kręcenia, kurde. Potem możecie sobie liczyć, ile jest tych kręceń. Teraz nie będę tego robił, bo nagrywam odcinek. Chcę sobie nagrać odcinek na kanał, dobra? Bo i tak mi brakuje odcinka na jutro, więc sobie myślę, że to po prostu sobie nagram dodatkowo, jak jestem tym SCP-966. Mam MTF-a. Chodź, koleżko, chodź! Chodź, chodź, chodź! Bijemy! Aha, wraca... Mam tak mało HP? Kurde, strasznie szybko umieram. Mam 85 HP już tylko, znaczy 85%. Ja mogę przechodzić przez te ściany czy coś? Chyba średnio mogę. O, plaga! Uhu, plaga, no to nieźle. Dobra, jazda, lecimy sobie. Co my tu mamy? Engineer! Będziesz moją ofiarą! Dawaj! Wracaj tu! Wracaj tu! Powinienem móc przechodzić przez ściany, ale kurde, to słabo akurat. O, to jest zombie, jak myślałem, że to jakiś ten. O, co, a ten już... On jest martwy? Nie, tak, on jest martwy. Dobra, to nie, może on go zmieni, nie wiem, czy on może go zmienić. Tutaj nic nie ma, tutaj sobie nie idziemy. Nie wiem, czy ten plaga tam poszedł i on wszystkich pozmieniał, to jest jakaś opcja. O, MTF! Myk, MTF-a! Dobra, jazda za nim! Myk, jak myk, myk, jak myk! No gdzie on polazł? O, umarł. Co się stało? Nie wiem, jakoś z odległości umarł, nie wiem, ja go zabiłem jakoś z odległości czy coś. Możliwe, że tak to działa, nie wiem dokładnie, jak działa ten 966, mam nadzieję, że... to nie jest tego przyczyna. Troszkę ciemno tutaj jest, jak się gra tym SCP-kiem. Nie wiem, czy to jest wina tego, że on ma trochę przyciemnione, czy co? Wygląda, jakby on miał po prostu jakieś inne światła. W sensie, że on ma trochę widać, jakby miał przyciemnione. Ale mam nadzieję, że widzicie wystarczająco, że nie jest aż tak ciemno. Miejmy nadzieję. Więc dobra, lecimy sobie. Gdzie tu są przeciwnicy jacyś? Myślę, że jakieś MTF-y jeszcze sobie nie poszli po prostu. Więc jazda, wbijamy sobie do entrance zona i zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Więc wbijmy sobie tutaj. Co my tu mamy? Jakiś entrensik. Gdzie są moi przeciwnicy? Gdzie są MTF-y? Gdzie są CIA? Gdzie są przeciwnicy? Nikt tego nie wie. Ja nawet nie wiem. To trochę przykre. Powinienem wiedzieć, kurde, coś więcej, jak jestem tym SCP-kiem. W sensie powinienem mieć jakieś, kurde, opcje widzenia czegoś czy coś. Albo przynajmniej przenikania przez te drzwi, jak jestem duchem, kurde. Nie wiem, co jest ten SCP, który jest duchem? Tak, chyba jestem tym duchem. Więc powinienem niby móc to widzieć, więc to trochę przypał, że tego nie widzę. O, jest jakiś doktorek. Szybko do doktorka! Scientist, jesteś mój! Przykro mi, scientiście, kurde, już 63% mam tylko, a wywalili jakieś dwa full auto jedynie. No i co teraz, gnoju? No jelo, porobiony. Tak to się robi właśnie, jesteś niewidzialny. No wiem, że jestem niewidzialny. Właśnie taki średni ten niewidzialny. Piątka, dzięki za follow. Dobra, więc wychodzimy sobie prawdopodobnie. No jakoś długo sobie nim nie pograliśmy, jest 5 minut, a już wychodzę z placówki. Piątka, dzięki za follow. Będą tak też followy wyskakiwały, ponieważ po prostu streamuję, więc czasami się po prostu te followy będą pojawiały.
Ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkodzi w oglądaniu tego super odcinka. Tego super pozytywnego odcinka. Dobra, lecimy sobie do wyjścia. W sensie uczekamy sobie. Więc jazda. Do ucieczki wystąp. A z tiketami UMT lub C czy nie? Jeśli chodzi o tego, o... O kurde, tutaj jest jakiś przeciwnik. Jeśli chodzi o SCPSL, to ta w miarę tam kumam. Z tymi tiketami. Dobra, jazda! On zginął, bo chyba ty albo zombie, bo nie pamiętam, zatruwasz. O! No to zatruwańsko, to niezłe zatruwańsko. To nieźle. Dobra, lecimy. Jazda do wyjścia. O, tutaj jeszcze ktoś jest. Może go dojadę jeszcze przed ucieczką w sumie. Mamy dopiero 6 minut tym SCP-kiem, więc można ich jeszcze dojechać. Kurde, ile ich tu jest w ogóle. Dobra, jazda! Wracaj tu! O, naukowiec. Ha, no i co teraz, naukowcu? Ha, ha, ha! Jesteś mój! Ja, ha. Ale trochę słaby, że nie uciekł. Dobra, dojechać go trzeba. Kurde, mam tylko 52%. Dobra, do ciebie dojadę. Komander! A nie, ktoś umiera gdzieś tam, bo jedzie karetka. Czemu w ogóle tutaj jest tyle na outside? W ogóle zacznijmy od tego. Nie powinno być tutaj tyle na outside. Ty nie zatruwasz, ale SCP-610 zatruwa. No to wiem, to akurat wiem. Kurde, teraz dojadą mojego kolegę. Niedobrze, nie podoba mi się to. A to jest w ogóle chyba cały respich. I kurde, oni wszyscy zginęli tutaj. Dobra, jeszcze jest jeden MTF Scientist. Trzeba go dojechać. Oni chyba mnie w ogóle nie widzą. W sensie, że dopiero kiedy ich zaatakuje, chyba oni mnie widzą. Dobra, dojechany. O nie, 27% mi zostało, a temu 2%. Niedobrze, dobra, chyba trzeba uciekać. Chyba trzeba zacząć uciekać jakkolwiek. No nie, zaraz mnie zabije. Mam 25%. Dobra, trzeba stąd uciekać, z tego co widzę. Bo będzie problem! 9%, 3%, zabili mnie. No i dupa, dobra. Nie odrodzę się jako Serpenhead niestety, ale jeszcze za minutę 30 chyba się odrodzę jeszcze jako jakaś postać. Więc nieźle. No ale dobra, nawet nieźle poszło tym, że sporo zabiliśmy mimo wszystko. Jest sporo też zombiaków, jest jeszcze plaga. A, już nie ma plagi! Wpadł w Teslę, no ja pierdzielę, akurat w niego, na niego wszedłem i akurat zginął na Tesli. Jaki labus! oczywiście nie bierzcie tego do siebie, że się z niego śmieję po prostu. że mówię, że jest labusem, po prostu jest to śmieszne, że wpadł na Teslę. A ten w ogóle jest na spawnie klas D. To nieźle, nieźle się bawi. Nie wiem, czy za darmo dać się nie zdąży skończyć, zanim praktycznie placówka wybuchnie, więc troszkę przypał. No dobra, myślę, czy zrobić cięcie, czy nie, bo w sumie zaraz i tak się odrodzę. Znaczy, no w sumie za 50 sekund się odrodzę, więc można na chwilę jeszcze zrobić cięcie, więc zaraz się widzimy. Zależy też, czy się runda skończy, czy nie. Nieważne, jednak runda się skończyła. Zagramy sobie jeszcze jedną, więc za chwilę się widzimy. Siema, siema. Tym razem MTF Unit. O, to nawet spoko opcja MTF Unit. Tego jeszcze nie było chyba. Piątka, dzięki za follow. Nie no, chyba było, ale tego, że zaczynamy sobie na outside, to chyba jeszcze nie było. Czy... A, to jest chyba inny gameplay mode. Piątka, dzięki za follow. To jest chyba, że MTF versus CI, że coś takiego wybrali. To w sumie spoko, może być taka runda. Mi się tam podoba. MTF versus CIA to jest spoko opcja. Dobra, jazda, bo placówka jest zamknięta, czyli chyba jest wybuchnięta po prostu i trzeba się strzelać MTF versus CIA chyba. Nawet spoko opcja. Dobra. Tego jeszcze nie grałem, to w sumie może być bardzo ciekawe. Nie wiem, nie widzę ich tam w ogóle. Próbujmy sobie strzelać na ślepo czy coś. Ale fajny tryb. No, fajny jest. Mi się podoba bardzo. Dobra, przekajmy sobie, niech się... Dobra, nie wiem, czy mogę w to biegać. Chyba mogę. Dobra, widzę, dojeżdżamy ich. Oni są bić. Kozacko. Kozacko. Nie no, kurwa. No gorzej się nie dało chyba. Totalnie, nawet nie widziałem przeciwnika, zostałem wybuchnięty. Yes, super fajny tryb. To niezły trybik. Dobra, widzę, że MTF-y sobie przegrywają. To widzimy się zaraz na kolejnej rundzie, po prostu już chyba zwykłej.
Okazało się, że rozpiliśmy się jeszcze jako Epsilon, czyli MTF-y na 100% wygrają. Został jeden CI. Te MTF-y jeszcze to wykierowały i naprawdę było już czterech kurde CI-ów. Okazało się, skończyło się na tym, że zostało dalej żyje tych dwóch MTF-ów i został jeden CI. Więc w ogóle byczunia. Plus jeszcze weszł cały Epsilon, kurde, to jest niemożliwe po prostu, żeby CI to wygrał jakkolwiek. Tutaj nie ma nawet podejścia ten CI, to przykre troszeczkę. No i oj, aż mi go szkoda. Dobra, gdzie on jest? Dawaj, jazd, kurna. To nie ma podejścia nawet. Gdzie on zwiał? Gdzieś tutaj musi być. Jest gdzieś po drugiej stronie. Wtopił. Wtopił się w tłum. Na ten się niestety nie da przeskoczyć. Ej, to dalej się wtopił w tłum. Gdzie on polazł? Ej, naprawdę, on zniknął. A, game over. Sea wins? Aha, to dobre, CIA wygra. To niezłe CI, wygrały rundę. To grubo, grubo, grubo. Dobra, lecimy sobie kolejną rundę. Teraz mamy jakiś kolejny nowy game mode i jest hide and seek. I teraz jesteśmy hiderami. Czy musimy się schować gdzieś tutaj w placówce? To może być w sumie ciekawe też. Więc dobra, gdzie by tutaj się schować? Mamy tylko kartę trójkę i możemy co, chować się po całej placówce? O nie. Możemy się chyba chować po całej placówce, to nawet spoko opcja. Ebiu, którą ręką mieszasz na przykład herbatę? Lewą. Jestem leworęczny, więc mieszam lewą ręką. No, Bloody mnie zna. Żeby Bloody mnie nie znał. Ale tak ogólnie, ja się nie znam z zamiennikiem z kwadratowej masakry, więc no. Po prostu się, jako że się z nimi nie znam, dlatego raczej tam nie zawitam. Tym bardziej po prostu, że nikt mnie nie zna. Dobra, myślę, żeby tutaj się schować, to jest też spoko kryjówka, tylko że tutaj jest strasznie ciemno i to jest trochę przypołowe. Ręką mieszasz, a my łyżeczką. Aha, ha, ha. Ja mieszam palcem. Super higienicznie. Nie no, też mieszam łyżeczką, żeby nie było. Dobra, myślę, żeby tam się schować gdzieś w sumie. Uważaj, bo w tym trybie D mają minigana. Co kurde? No to niezły minigun u klas D. Dobra, zamkniemy sobie tutaj. Myślę, żeby tutaj się schować. To jest w sumie dobra opcja, żeby tutaj się gdzieś skitrać. Kurde, tylko że tutaj też by się przydało pozamykać drzwi. Dobra, tutaj sobie zamkniemy, tutaj sobie zamkniemy i tutaj sobie zamkniemy. Trzeba wszystko pozamykać, żeby nikt nie wiedział, że tutaj jesteśmy. No i dobra, kitramy się. Nigdy nas tutaj nie znajdą. Kwadratowa masakra to trochę taki cyrk, bo jest tam bardzo dużo ludzi, a część jest fałszywa. Czemu fałszywa? Nie uważam, żeby ktokolwiek był jakiś fałszywy. To są osoby, które były na poziomie poziomie takiego mandzia czy kogoś tam na po prostu kilka lat temu. Dzięki serdecznie za bitsy, AP ty gałganie, to super. Dzięki. Piątka, dzięki serdecznie za bitsy. Zareklamuj się na twoim kanale, że nagrywasz na Twitchu. Już to mówiłem. Znaczy, że streamuję na Twitchu, zawsze o tym mówię. Praktycznie na większości filmów jest to ujęte, że streamuję na Twitchu i zapraszam serdecznie zawsze na streamie, codziennie o 14 najczęściej. Zagraj potem w SCP mod MC. Tak średnio bym powiedział. AB, my dalej czekamy na to, żebyś nadrobił to kręcenie. Ale to jedno kręcenie, bo potem zrobię to kręcenie. No i kurde, nie wiem, czy tu się siedzieć, bo to w sumie trochę nudno. 6 minut jeszcze zostało, a tak praktycznie nic się tutaj nie dzieje, nikogo tu nie ma. Przez 2 lata myślałem, że containment bridge jest płatny. No bywa czasami. Cześć, cześć Pawelo. Nie boisz się o stream sniping? Szczerze, jest to bardzo prawdopodobne, że ktoś będzie stream snajpował, ale ja liczę po prostu na to, że żaden z widzów nie będzie stream snajpował, w sensie, że będzie uczciwy. Bo naprawdę stream snajpowanie bywa bardzo denerwujące, no ale nic nie zrobię z tym, no jest to praktycznie niemożliwe, żeby to jakkolwiek, znaczy no dałoby się tylko wprowadzić opóźnienie, tylko że mi bardzo zależy na kontakcie z widzami, po prostu bardzo szybkiej reakcji mojej, w sensie, że ja zauważam wiadomość i mogę po prostu na to odpowiedzieć. A jak będziesz grać w SCPSL, a ja z tobą, to mogę być na stream, ale nie będę patrzeć na stream, by nie ghostować, to tak można? Czy nie powinieneś słuchać w ogóle, czego mówię, bo mówię często dużo informacji, które po prostu dzieją się w grze. To normalne, kiedy sobie nagrywam albo streamuję. Raczej nie będę rzucał nazwami, ale ten, kto śledzi, ogląda i ma świadomość, to jest to logiczne. Aha.
Może na kwadratowej masakrze wejdziesz, bo wystartowali juniorzy, czyli ci, którzy mają tak jak ty supów i poznasz się z osobami. W sumie nie wiem, gdzie bym miał się o to zgłosić, w sensie, że napisać do jakiegoś, nie wiem, do kogo miałbym napisać, żeby się do czegoś takiego dostać, ale myślę, że to by nie była najgorsza opcja, żeby wystartować po Dzięki za prostu follow. na takiej kwadratowej masakrze właśnie w takiej wyspie. Piątka, dzięki serdecznie za follow. Nie mam pojęcia dokładnie, jakbym musiał to zrobić, żeby się po prostu dostać do Mandzia, do Kupsika, do Kubilka. Kubiksa, Boże, Kubiksa, do Mandzia, do Kubiksa, do administracji. Musiał być do osoby się, do osoby SKKF, do SKKF-a. Wszyscy mówią jakoś inaczej, trudno mi totalnie powiedzieć. Złoty bilet z czekolady wygrywa ten, kto wykupi całą fabrykę. Normalnie. 4 minuty zostały w ogóle, jeszcze żyje. Nie wiem, ile osób w ogóle zostało. A zaraz, chyba będzie słychać. Aha. Aha. Nie wiem, wysłałem tylko, że klas daje 7. SKKF. Nie wypali, bo oni chyba dodają osoby, które nagrywają MC. A ja też nagrywam MC. Cześć, Yuki. Dawno cię nie było. Ja MC robię Lucky Bloki przecież z Gaborem normalnie, więc praktycznie u mnie na kanale też często się pojawia Minecraft. I nawet te odcinki z Lucky Bloków nie robią małych wyświetleń, bo praktycznie każdy z tych Lucky Bloków ostatnio robi przynajmniej 2 koła. Więc to nie jest taki malutki wynik. Nie wiem, czy mi się chce, kurde, stać w tym miejscu w sumie. Dobra, to jest nudno, że tak stoi, kurde. O, siema. Jakiś cyfek. Cześć, Brykiet. Mam pomysł, za 100k bąbelków zmienisz nick na YouTube i wrzucisz jeden film z tym nickiem. To jest bez sensu. Dobra, nie wiem, pójdźmy sobie tutaj, gdzieś do tego lajta znowu. O kurde, tam się... O kurwa! Ja pierdzielę z minigana na pieprza! Wypierdzielamy stąd! O fuck! Oj, oj, nie warto chyba było wychodzić z ukrycia, wiecie? Cześć, Bekon. Dobra. Chyba nie warto było. Dwóch chowających się zostało. Kurde, ja byłem w top 3. Ja pierdzielę, to ja dobry byłem jednak. To nieźle mi poszło nawet. Na 100k pokażesz twarz? Ta, normalnie, bo normalnie nie pokazuję twarzy. O kurde, ale full auto leci! Oj, oj, oj. Chyba, on się nie ukryje zbytnio. Oj, 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 ale przypał. Oj, oj, oj. Zapytaj się Bladiego, czy by nie zapytał się Mandzio, bo Mandzio jest adminem na kwadratowej masakrze. Raczej to nie chodzi o to, jakbym, tak szczerze, jakbym chciał bić na kwadratową masakrę, ja na początku nawet bym w stanie bić na kwadratową masakrę, tylko że bardziej chodzi o to, że po prostu wtedy Bladiemu się nie chciało, ja tak to bym po prostu wtedy z Bladim wbił i raczej by nie było co do tego problemu, po prostu jako, że Blady jest moim znajomym, myślę, że nie byłoby problemu, żebym dołączył na kwadratową. Ale po prostu teraz to nie wiem dokładnie, bo Bladiemu się po prostu nie chce bijać na kwadratową, tak to bym miał dużo prościej. Żeby dostać się na kwadratową masakrę, to widzowie muszą zagłosować. Aha. No ja tam nie znam w ogóle okoliczności, jak to ma wyglądać, więc wiecie. Kwadratowa masakra jeszcze żyje? No właśnie żyje. To jest najdziwniejsze. W ankiecie. Aha. No ja nie znam tam żadnych... Raczej... Ja tam szczerze to nie wiem. Nie znam się totalnie na tym, więc no. O, i klasy D wygrały. Dobra, i tym akcentem kończymy sobie odcinek, więc cześć, cześć.